Ciągniki Deutzwar zawsze były kojarzone z najnowszą technologią. Nie inaczej jest w przypadku modelu 7250 TTV. Mamy tutaj skrzynię biegów, tak jak wspomniałem wcześniej, troszkę hybrydową, ponieważ jest to skrzynia, gdzie mamy 4 biegi w ciągu mechanicznym i wspomagane przez układ hydrostatyczny. Co nam to daje? Mamy bardzo małe straty mocy, w tych właśnie 4 zakresach praktycznie minimalne, a hydromotor daje nam odczucie pracy skrzyni totalnie bezstopniowej, płynnej, gdzie mamy prędkości od 0 do 50 na godzinę, praktycznie w każdym zakresie pracy. Mamy tutaj 3 możliwości przełożeń. Jest to tryb manual, gdzie przez sekwencję joysticka tak zwaną namiastkę biegu możemy sobie tutaj uzyskać. Tryb auto, gdzie czuwa nas wszystkim komputer. I tryb PTO, gdzie priorytetem jest wały odbior mocy. W tym momencie ciągnik będzie czuwał nad tym, żeby uzyskiwać cały czas stałe obroty na tylnym wałku. Teraz zapalimy, przejdziemy się kawałek. Postaram się Państwu pokazać, zademonstrować, jak ta skrzynia biegów pracuje. Zacznijmy od trybu manual. Tak jak wspomniałem, pomimo zaawansowania tej skrzyni biegów, mamy tutaj namiastkę sterowania ręcznego. Przez sekwencję przód, tył możemy tak jakby zmieniać te biegi według swojego uznania. Tryb manual, ruszamy. Prędkość na godzinę w tym momencie mamy 0,3. Dodam troszkę gazu. Przesuwamy joystick do przodu. Ciągnik przyspiesza. Są to oczywiście bardzo małe zmiany, bardzo minimalne, ponieważ jest to skrzynia bardzo precyzyjna, gdzie zakresów jest ogrom, stąd trzeba naprawdę często operować tą dźwignią, żeby uzyskać prędkości, które będziemy chcieli w danym czasie używać. Przejdźmy teraz do trybu automatycznego. Wciskam guzik, mamy auto. Widnieje nam tutaj zakres obrotów od 800 do 2100. Oczywiście możemy to też sobie skorygować tak jak tutaj chcemy. W tej chwili mamy tryb eko. Zmieniając ustawienia potencjometru, ustawiam zakres powiedzmy od 800 do 1400 obrotów na minutę. I teraz po wciśnięciu pedału przyspieszenia uzyskujemy maksymalną prędkość, nie przekraczając 1400 obrotów. Wcisnę teraz pedał przyspieszenia do oporu, by pokazać Państwu, jak zareaguje ciągnik. Proszę zwrócić uwagę, że obroty zwiększą się, po czym spadną nam, a prędkość jazdy będzie utrzymywała na stałym poziomie. Mam wciśnięty pedał przyspieszenia do maksimum. Obroty były 1300, teraz mamy 1200. Prędkość jazdy, zadana prędkość jazdy jest w tej chwili 9,4, 9,8, ponieważ prędkość, którą chcemy ustalić, jest na poziomie 10 km na godzinę. Ciągnik będzie dążył do tej prędkości, będzie chciał ją uzyskać za wszelką cenę. Oczywiście z małym wachlarzem, natomiast będzie to prędkość w miarę zbliżona do tej zadanej. Można oczywiście zmieniać tę prędkość w czasie rzeczywistym. Przesuwanie joystick do przodu, zmieniam ustawienia w 12, 13, 17 km na godzinę. I jest to jakby prędkość uzyskana maksymalnie w tej chwili po wciśnięciu pedału przyspieszenia do maksimum.
ustalmy prędkość na poziomie 15 km na godzinę. Jesteśmy w trybie eko. Zakres obrotów 800 do 1400. Wciskam pedał przyspieszenia do maksimum. Jak widać, ciągnik uzyska prędkość 15 na godzinę. Na monitorze bocznym mamy to wyświetlone. Obroty, które trzyma w tym momencie, to jest 1000, niecałe 1300 obrotów. Trzecim trybem pracy jest tryb PTO, gdzie, tak jak wspomniałem, priorytetem będzie tutaj w tym momencie wałek odbioru mocy. Przechodząc ten tryb, troszkę nam się zmienia ustawienie, cały zakres jakby pracy, ponieważ obrotami w tym momencie sterujemy przyciskiem na pulpicie, na podłokietniku od gazu ręcznego. Czyli zwiększamy obroty silnika, natomiast jazdę aktywujemy dopiero po wciśnięciu pedału przyspieszenia. Pedał nożny w tym momencie nie oddziaływuje nam na obroty silnika, jest to jakby już system niezależny. Co istotne, w przypadku straty, braku mocy na jakimś wzniesieniu, ciągnik cały czas będzie starał się utrzymać zadane obroty wałka odbioru mocy. W takich sytuacjach newralgicznych zmniejszy prędkość jazdy, ale obroty wałka będzie utrzymywał na tym samym poziomie. Oczywiście z zakresu ustawień ze skrzyni biegów mamy tutaj mnóstwo, tak jak mówiłem, mamy tutaj możliwość regulacji czułości tej skrzyni biegów, jej oddziaływania tutaj. Zakres obrotu możemy sobie oczywiście ustawić w formie praktycznie auto, czyli od 800 do 2100 lub w trybie power, gdzie funkcjonuje nam to jakby górny zakres obrotu silnika. Wtedy mamy jakby tą moc najbardziej efektywną, najbardziej użyteczną. Oczywiście jeśli jest taka potrzeba. Jeśli mamy maszynę, która nie potrzebuje, nie wymaga od silnika tak dużej mocy, wówczas preferowaną jest tryb auto lub eco, żeby ciągnik spalał mniejszej ilości paliwa. No, wiąże się to z tym oczywiście troszkę wolniejsza reakcja na pracę, na tryb zmiany przełożeń, ale oczywiście musimy to dobierać pod poszczególne maszyny, pod warunki polowe, które mamy akurat w tym momencie u siebie w gospodarstwie. Amortyzacja w silniku Warrior działa bardzo płynnie. Sama dostosowuje się do obecnych warunków obciążenia prędkości jazdy, tak by wyłapywać wszystkie niedogodności, nierówności terenu, polepszać trakcję pracy przedniej osi, przedniego napędu, a w transporcie zapewnić maksymalny komfort jazdy. To, co dziś Państwu powiedziałem o silniku Deutzwahr Agrotron 750 wersji Warrior, stanowi tylko ułamek jego możliwości, jego zalet. Więcej można powiedzieć dopiero w jego naturalnym środowisku, czyli polu lub transporcie.
Jeśli jednak wzbudziłem troszkę zainteresowania, zachęcam do kontaktu z naszym działem handlowym w firmie Agromarket Jaryczki lub na stronie internetowej www.agromarket.pl czy też stronie fanpage'a Facebooka. Dziękuję.